W kościele jest wiele charyzmatów, wiele zgromadzeń, wiele ludzi, którzy otrzymują jakieś szczególne posłanie, zlecenie, dar przepowiadania Słowa Bożego, świadczenia o Słowie Bożym, a jednocześnie też dar łaski, czy to ran, czy stygmatów. Takim, tak jak popularnym był ojciec Pio czy inni. Pan Bóg posyła nam od czasu do czasu takich ludzi, by umocnić nas w wierze. Człowiek z natury jest człowiekiem słabym. Chce, tak jak święty Tomasz, czasami dotknąć, aby uwierzyć. Chociaż Chrystus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Także i Matka Boża w historii zbawienia kilka razy schodziła na ziemię, by umacniać swoje dzieci, by upominać, by zapraszać ich do modlitwy. Podobnie i tutaj ojciec Elio jest może takim dla nas znakiem tutaj na Ukrainie, dla Kościoła, który przeżywa pewien kryzys, pewien trudności, potrzebuje takiego umocnienia w tych trudnościach, zmagania się, zwłaszcza w tym kryzysie gospodarczym, ekonomicznym, w tym okresie wojny. Potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia moralnego, duchowego. I myślę, że ojciec Elio może tutaj będzie dla wielu wiernych, którzy potrzebują takiej szczególnej znaki, takim umocnieniem ich wiary, ich zaufania i zawierzenia Panu Bogu. Co więcej? Człowiekowi wierzącemu powinna wystarczyć Ewangelia, Chrystus w Ewangelii, w Słowie Bożym, a także w sakramentach. Takie charyzmaty czasami mogą pomóc nam w umocnieniu tej naszej wiary, takiej fundamentalnej, doktrynalnej, ale jednocześnie mogą też przyczynić się do jakiegoś takiego zbyt traktowania dewocjonalnego naszej wiary, naszej pobożności, mogą sprowadzić tylko do emocjonalnego przeżywania wiary. I nie chciałbym właśnie, żeby ojciec Elio tylko przyczynił się do takiego chwilowego, do zaspokojenia naszych uczuć, wręcz przeciwnie, wręcz żeby nie było to jakiś fanatyzm, ale nasza wiara zawsze ma się odnosić do Ewangelii, do przepowiadania, do słów Chrystusa. Ja nie będę tutaj potępiał. Myślę, że zostawiamy tak ogólnie tylko. Kto chce, niech wierzy, kto...